Cześć kochani, to ja Wojtek Pietraszek, kolejna lekcja w grze na basie. Tym razem dotyczy ona rozwijania umiejętności gry z metronomem, a co za tym idzie umiejętności naszej gry. Tak, to jest ważna umiejętność. Chyba to jest w ogóle pierwsza lekcja odnośnie takiej pracy z metronomem. No i właściwie tak, na czym to wszystko polega? Generalnie chodzi w tym uzmysłowienie sobie jednej takiej podstawowej rzeczy, że metronom to jest reszta zespołu. Metronom to jest, można to traktować też jako po prostu perkusistę, takiego ubogą wersję perkusisty. Ubogą, ponieważ na przykład ten metronom, co tutaj mam, to on jest taki, no mniej miejsca zajmuje niż perkusista. To troszeczkę może tak trochę zabawnie, ha, tu się pośmiejemy, ale generalnie chodzi o to, żeby właśnie nasza gra była ujarzmiona przez tempo. Ujarzmiona nie tyle, że mamy grać jak robot, dokładnie dźwięki tak jak gra metronom. Chodzi o to, że po prostu musimy wszystkie frazy, które gramy, żeby one po prostu były, mogły się wpasować do metronomu, czyli do perkusji, do reszty zespołu, który gra. Żeby to co my tworzymy w grze na basie, te jakieś podkłady, żeby one po prostu zgrywały się w czasie, lub nawet jeśli chcemy, żeby się nie zgrywały. O tym też postaram się powiedzieć. Jeśli nie, to będzie to pewnie w następnych lekcjach. Dobra, zacznijmy więc dzieło. Mam nadzieję, że wszyscy słyszą metronom. Tempo ustawione jest na 70. Tutaj jeszcze dodatkowo mamy tu wskazówkę, która po prostu nam, można powiedzieć, ułatwia granie. Nie wiem, no, niekoniecznie trzeba się patrzeć na to podczas grania, ale można powiedzieć, że troszeczkę tak jakoś to sugeruje, jeśli ktoś ma problemy. W każdym razie widzicie, tempo 70 nie jest jakieś specjalnie rewelacyjne. No, na przykład... Granie w takim tempie oczywiście nie należy do jakichś specjalnych wyzwań, prawda? W tej grze z metronomem właśnie, dlaczego jest to tempo 70? Tutaj chodzi przede wszystkim o to, że metronom, jedno uderzenie metronomu to traktujemy to jako ćwierć nutę, czyli cały takt w metrum 4/4 to będą 4 uderzenia metronomu. O, czyli to był jeden takt. Jeśli ja grałem z metronomem jeden dźwięk na jedno uderzenie, to można powiedzieć, że grałem ćwierć nuty. Właśnie, można powiedzieć, że to są ćwierć nuty. A tutaj esencja tych ćwiczeń z metronomem, oczywiście ich jest bardzo dużo, więc postaram się dzisiaj omówić tak pokrótce, a następne będą w innych lekcjach. Cała esencja w grze z metronomem nie chodzi o to, żeby powtarzać dokładnie, grać dźwięki tak jak gra metronom, bo tutaj no to można powiedzieć dla takich jakichś szybkich zagrywek tak, ale na przykład tu generalnie mi chodzi o to w ten sposób, że na przykład na jedno uderzenie metronomu gramy 4 dźwięki, czyli na jedno uderzenie metronomu, na jedną ćwierć nutę gramy 4 szesnastki, ponieważ jeśli mamy 4 ćwierć nuty, które nam wybija metronom, to jeśli zagramy na każde uderzenie 4 dźwięki, to łącznie ich mamy 16. Czyli po prostu dlatego one się nazywają szesnastki, ponieważ w tym takcie, który wybija na metronom 4 razy 4 uderzenia, jest 16 szesnastek po prostu. Dobra, teraz popatrzcie na ćwiczenia. To jest taka podstawowa wersja, gram po prostu pierwszy, drugi, trzeci, czwarty, prawda? To było wzdłuż struny E. Wzdłuż struny A. Wzdłuż struny D.
wzdłuż struny G teraz. Tempo 70, to teraz przy tej prędkości, przy graniu szesnastkami, to już nie jest teraz taki pikuś, prawda? To już nie jest takie, można powiedzieć, super idealne i proste. Teraz właściwie można było powiedzieć, że można byłoby sobie nawet zmniejszyć tempo do 60, jeśli ktoś ma problemy, to wtedy mamy na jedną ćwierć nutę. Wyraźnie woli. Widzicie, więc możecie sobie po prostu zmniejszyć tempo do tych 60, jeśli 70 to jest za dużo, i próbować właśnie grać wzdłuż struny te ćwiczenia, wzdłuż konkretnych strun. Oczywiście to mogą być różne kombinacje tych ćwiczeń, może być 1, 2, 4 i tak dalej. Ja tutaj tylko podaję przykładowe 1, 2, 3, 4. A wy możecie jakieś 4, 3, 2, 1, 3, 2, 1, 4, kombinacji palców jest naprawdę dużo, więc wszystko zależy od was. Kolejna rzecz, którą będę powtarzał za każdym razem podczas ćwiczeniach z metronomem, żeby starać się mianowicie robić taką progresję, można powiedzieć, umiejętności w górę, czyli o co tutaj mi chodzi? Jeśli zaczynamy teraz od w tempie 60 uderzeń na minutę, czyli co sekundę, to jeśli nam wychodzą prawidłowo to ćwiczenie, to sobie zwiększyć o 5, czyli na przykład właśnie o 5 i będzie 65. To jest, tak można powiedzieć, taka minimalna zmiana tempa, którą można użyć, żeby była w miarę widoczna, bo na przykład jeśli sobie zwiększymy z 60 na 61, to różnica jest naprawdę, naprawdę niewidoczna, oczywiście, dla przeciętnego, można powiedzieć, laika. I też chodzi o ćwiczenia, że nie ma co zwiększać tempa o 1, ponieważ to jest naprawdę bardzo mało, to jest niewiele zwiększymy tempo. Już zwiększając o 5, to jest spora różnica. Tu wam puszczę. To jest 60, teraz 65, 70, 75, 80. No, oczywiście można tak się bawić do oporu. No, jeśli metronom ma akurat ten mój od 30 do 240. Bo zauważcie jeszcze jedną rzecz, którą każdemu pokazuję podczas gry z metronomem. Zauważcie, że na przykład jeśli dam metronom na maksa, to właściwie tutaj za bardzo, można powiedzieć, sukcesów na tym polu nie osiągnęliśmy, ponieważ na maksa, a ja właściwie niewiele gram szybciej niż szesnastkami przy tempie 70. Czyli widzicie, o co teraz mi chodzi. Podstawowa sprawa to ustawienie metronomu tak, aby jedno uderzenie była jedna ćwierć nuta, i starać się grać, żeby na jedną ćwierć nutę zagrać cztery dźwięki. To dodatkowo też, według mnie przynajmniej, ma duży plus, że pozostałe trzy dźwięki musimy sobie już pociągnąć w głowie. Musimy je dołożyć w głowie, a nie pokazuje nam metronom, prawda? Że nie pokazuje nam, teraz masz pierwszy, drugi, trzeci, czwarty, pierwszy, drugi, trzeci, czwarty. Tylko po prostu mam pierwszy marsz i sobie dołóż kolejne cztery, żeby było idealnie równo, tak jak tak słyszeliście, prawda?
żeby były pozostałe dźwięki bardzo równo. No, dobra, to byłoby na razie chyba z tej lekcji, takiej wstępnej. Będą następne papatki.